Dzisiaj jest nasz drugi dzień w Atenach. Dzisiaj odjeżdżamy już z tego parkingu. Właśnie przyjechały dwa kampery z Włoch. My ładujemy jeszcze ostatnie pliki na dysk. I z racji tego, że mamy jeszcze około 2 godziny, to pójdziemy sobie zobaczyć na port. Jest tu bardzo duży port, więc przejdziemy się tam zobaczyć. No i już później się zbieramy tutaj stąd i jedziemy na Meteory. Musimy troszkę przyspieszyć naszą podróż. Także dzisiaj dojedziemy na Meteory. Stąd mamy jakieś 300 km z Aten. 5 godzin jazdy. Więc dzisiaj wieczorem tam zajedziemy. Jest tam ponoć jakiś fajny kemping, więc dzisiaj dojedziemy. Jutro od rana zwiedzamy Meteory. No i kierujemy się już w kierunku domu. Wjedziemy po drodze jeszcze do takiej małej miejscowości zobaczyć kamienne mosty. No i jedziemy na Albanię. Wjeżdżamy do Albanii i w Albanii też chcemy sobie gdzieś nad wodą się zatrzymać, zobaczyć jak to tam wszystko wygląda, bo jak wiecie, jadąc w tą stronę zrobiliśmy to, że tak powiem, na strzałę i nie zatrzymywaliśmy się nigdzie, więc miejmy nadzieję, że teraz uda nam się zatrzymać i chociaż dzień bądź dwa spędzić w Albanii. Chcemy zajechać też po drodze do Dubrownika zobaczyć. No i już kierujemy się w kierunku domu, bo te dni tak uciekają szybko, że po prostu masakra. Pani nam właśnie robi kawę, frappę. Czekalnia dla samochodów osobowych. Tu jakaś wycieczka, jakaś loteria. Ludzie po prostu handlują czym się da. Tutaj samochody osobowe czekają na wjazd. Jeszcze nie wpuszczają na ten prom. Tam jest jakiś duży wycieczkowiec transportowy. O, odpływa. Akurat. Widzisz, Miguśka? Odpływa. Płyną gdzieś sobie na wyspę, a my sobie pijemy kawę, frappę. Dobra? Dobra. Idziemy jeszcze tam dalej zobaczyć i będziemy powoli wracać sobie do samochodu. Pospacerowaliśmy sobie, przechodzimy, pospacerowaliśmy sobie po porcie. Jest to chyba tutaj największy port w Grecji. Z tego co się doliczyłem, to około 7-8 operatorów, więc bardzo dużo. No patrz, zielone światło, a oni wszyscy jadą. Po prostu to jest Grecja. Nikt się nie zatrzymuje, nie wiadomo o co chodzi. Bo zobaczcie, nie ma ani pory wyrysowanych pasów na jezdni. Kompletnie nic. Jadą samochodem, nie wiadomo jak przejeżdżać, czy tu są dwa pasy, czy trzy pasy, po prostu wszystko na domysł. Idziemy już do samochodu, zapinamy przyczepę i jedziemy dalej. Gdzieś po drodze musimy się zatrzymać na stacji benzynowej, napełnimy wody, bo już nam też się woda skończyła w zbiornikach. I o, zobaczcie. Dwa pasy, mamy zielone, chodźcie. Dwa pasy. A każdy jedzie i się wciska jak tylko może. Trzeba uważać. A ruch jak w przysłowiowym Rzymie. Zaraz właśnie pokażę wam, już jesteśmy przy naszym parkingu. Zobaczcie jak oni tutaj ustawiają samochody. Zatrzymuje się, wystawia kartkę z numerem telefonu i dziękuję. Tutaj następny na krzyżówce, tutaj ten odjeżdża,
tam wyskakuje. Po prostu jedna wielka dzicz. Jedyne, co tutaj by się przydało w tym parkingu jeszcze, to jest, żeby podłączenie, żeby nabrać świeżej wody i podłączenie do prądu. Nawet gdyby kosztowało to ekstra 4 euro, tak jak to zazwyczaj kosztuje tutaj, to i tak by było fajnie, i tak by było fajnie. Dobra, my już zaraz podpinamy, pakujemy przyczepę i jedziemy w kierunku meteorów. No i zatrzymaliśmy się, wyjechaliśmy już za ten. Pierwsza stacja benzynowa BP. Zatrzymaliśmy się, bo wyjeżdżając z parkingu zauważyłem, nie wiem, czy to można nazwać awarię, pewnie prędzej jakąś lusterkę. Mianowicie, pamiętacie, jak zakładałem ten booster do ładowania akumulatora podczas jazdy, zauważyłem, że normalnie po zapłonie on się uzbraja, po zapaleniu silnika dostaje impuls i zaczyna ładować nasz akumulator tym napięciem 14,4. Tutaj się to nie odbywa, dlatego sądzę, że gdzieś po prostu się rozłączył kabel. Muszę to sprawdzić. Szkoda, jak jedziemy teraz 3 godziny czy 4, aby były ładowane panele, tylko ładowanie akumulatora z paneli solarnych. Muszę to po prostu naprawić. Zaraz to tutaj do tego zobaczymy. No i tutaj jest moja skrzyneczka z najróżniejszymi rzeczami. Na razie potrzebuję miernik, aby sprawdzić napięcie. 12,5. Teraz Marysia pójdzie zapalić samochód i sprawdzimy, jakie napięcie wychodzi, czy wychodzi z tego boostera napięcie 14,4. Teraz powinno wskoczyć napięcie. A zobaczymy tutaj. Dobra, musimy to rozłączyć i zaraz tutaj zobaczyć. Zaraz powiem Marysie, czy powiem, że masz raz odpalić samochód i zobaczymy, czy tutaj tu powinno się pojawić napięcie 14,4. Marysia, to samo jeszcze raz. Jeżeli tutaj się pojawi napięcie 14,4, znakiem tego, że gdzieś jest przerwa między akumulatorem a regulatorem tutaj napięcia. W tej chwili nie ma nic. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej na Shellu. Następna stacja jest za 150 km. Takie tu były oznaczenia. Oczywiście piesek bezdomny. No co? Piesek bezdomny, a jakby inaczej. I takie ładne psy tutaj bezdomne po prostu się poniewierają. No my tutaj sobie tak się zatrzymaliśmy. Nabierzemy tutaj wodę, uzupełnimy zbiorniki z wodą. Odpoczniemy sobie chwilę i pojedziemy dalej. Znaleźliśmy wodę. Oliver tam nalewa na rogu tego budynku ze stacji benzynowej. A my tutaj z Amelką, naszą lejkiem mojego patentu, napełniamy. Jeszcze myślę, że za 20-30 litrów wejdzie, bo mieliśmy prawie pusto i napełnimy, będziemy mieli jeszcze na zapasie w bańkach. Główny zbiornik mamy już napełniony. Tyle wody mamy zawsze w zapasie, dwie dwudziestki. Te 40, 50, 60 litrów mamy wody w zapasie. I tak prawdę powiedziawszy, to ta woda nam trochę uratowała życie, jak byliśmy na tej wyspie. Dlatego, że tam w kranach była wszędzie woda odsalana, tak jak mówiłem. I
czy nawet myjąc naczynia, czy sami się myjąc pod prysznicem, zawsze pozostaje trochę soli, a tak się można jeszcze było puknąć tą wodą od nas z bańki i już było ok. Teraz ją włożę do przyczepy i będziemy mieli chwilę, żeby sobie odpocząć. Odpoczęliśmy sobie. Marysia poszła sobie wziąć kawę mrożoną, bo miała ochotę. Idziemy teraz zobaczyć tutaj do kawiarni. O, stoi tam przy Everest. Na wynos i spadamy. No i zostało nam do meteoru 50 km. Zatrzymaliśmy się tutaj do toalety, bo dziewczyny musiały skorzystać. No i padła bateria GoPro. Zmieniłem teraz na nową. Tak jak mówiłem, korzystając z okazji, że zatrzymaliśmy się na takim dzikim parkingu przy autostradzie, pokażę wam przy okazji, jak wyglądają toalety tutaj. Tutaj mamy parking, miejsce parkingowe dla 3 ciężarówek, no i dla kilku osobówek. Większe w sumie tutaj są niepotrzebne, ponieważ autostrady są płatne i praktycznie nie ma żadnego ruchu. Możecie sobie sami zobaczyć. Tak jak mówiłem, prędzej to nie Niemcy, gdzie nie macie palca wsadzić. Tutaj są umywalki. Tutaj toaleta dla inwalidów. Tak to wygląda. Tutaj toaleta męska. Dwie kabiny męskie, dwie kabiny żeńskie. Automat osuszenia działa. Woda zimna, ciepła. Tak to mniej więcej wygląda. Prawdopodobnie w strefie dla pań jest tak samo, więc już niby błaha rzecz, ale też jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda tutaj w Grecji, to tak z ciekawości wam to pokazałem. Dziewczyny się posilają owocami. Hello, how are you? Good. Zjedzą sobie i będziemy się zbierać. A i tak jeszcze wam powiem już, jak tutaj jesteśmy, że obecnie od domu ujechaliśmy już 3750 km. Dużo? Dla niektórych dużo, dla niektórych nie. Ci, co śledzą nasz profil na Facebooku, to wrzuciłem zdjęcia. Oczywiście tam są zdjęcia na bieżąco, więc polecam, kto jeszcze nie ma nas na Facebooku, to jak najbardziej. Dużo ciekawych zdjęć tam jest. Czasami więcej niż na filmie. Aha, i pierwsze, co jeszcze wam powiem, że pierwszy raz widzieliśmy tutaj na autostradzie policję. Na pasie awaryjnym stała sobie i zatrzymała akurat jakieś BMW, które nas wyprzedzało. Może gdyby nie zatrzymali tego BMW, to może nas by ściągnęli do kontroli. Mniejsza z tym, mamy wszystko ok, nie powinno być żadnego problemu. No to pytam się, czy ta nasza ekipa jest już gotowa, czy nie. Jesteście gotowi? Nie. Jeszcze nie? No to tak widzicie, tak już jest z dzieciakami. Dobra. Jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się. Stoimy dosłownie 5 km od meteorów. Zatrzymaliśmy się na takiej małej stacji pod szyldem BP naszego. Tutaj możemy sobie się zatrzymać. Pan nam pozwolił. Prosił tylko, żeby nie śmiecić. Pewnie miał jakieś niemiłe doświadczenie z kamperowcami, którzy mu tu naśmiecili. Więc myślę, że stoimy bezpiecznie. Jutro pojedziemy na pole kempingowe. Tutaj są 3 pola. Zobaczymy, które wybierzemy, jak to będzie wyglądało cenowo. Powiem wam jeszcze, że przejazd od Aten tutaj na meteory autostradą kosztował 17,70 za nasz samochód z przyczepą.
gdyby ktoś się interesował kosztem. No i jutro staniemy sobie na polu kempingowym, bo teraz to już się nie opłaca, bo byśmy musieli zapłacić tylko za nockę. Jutro sobie rano tam podjedziemy, rozstawimy się i albo pojedziemy, wiem, że jest możliwość dojechania autobusem za niewielkie tam pieniądze, chyba 1,80 € czy 2 euro. Albo no, zostawimy naszą przyczepę i pojedziemy naszym samochodem tam na same meteory już. Miałem nadzieję, że będzie to jeszcze w miarę wcześniej, nie będzie problemu z zaparkowaniem. I postoimy na polu kempingowym, zrobimy pranie. Dzieci się pokąpią w basenie, bo tam na którymś polu kempingowym jest basen. A chciałyby się jeszcze pokąpać. No to my już kończymy na ten dzień. Nasz dzień. Także trzymajcie się. Pozdrowionka, cześć.